Cześć kochani, dzień dobry, witajcie w odcinku, o który naprawdę wiele osób mnie prosiło. Nawet czytałam komentarze, ile można prosić. Kochani, bardzo Was przepraszam, że to tak długo trwało, bardzo Wam dziękuję za cierpliwość. Pamiętajcie, że zawsze staram się dawkować te postaci, o które często prosicie, żeby nie podać ich tak od razu, ale czasem też dla Was odkrywać nowe osoby, które kiedyś były popularne, a są zapomniane. Na szczęście pani Ryszardy Hanin to nie dotyczy, ponieważ jak dobrze wskazują te prośby, nadal o niej pamiętamy i świetnie, bo to naprawdę rewelacyjna aktorka, której życiorys niestety nie był zbyt szczęśliwy, ale przez to, jak bardzo jest tajemniczy, myślę, że jest również bardzo interesujący i pokazuje, że mimo wielu nieszczęść, pasja zawsze nas w życiu ratuje. Dlatego serdecznie zapraszam Was na odcinek o pani Ryszardzie Hanin, świetnej aktorce. Ryszarda Hanin Pasternak, a właściwie Ryszarda Han, to polska aktorka teatralna, filmowa, radiowa, telewizyjna, a także reżyser i pedagog. Urodziła się 30 sierpnia 1919 roku we Lwowie. A przynajmniej tak mówi się oficjalnie, ponieważ pani Ryszarda w dorosłym życiu musiała zmienić tożsamość. I również mówi się o tym, że urodziła się 2 lata wcześniej jako Charlotta Han. Kiedy dokładnie zmieniła tożsamość, nie wiadomo, tak jak nie wiadomo zbyt wiele o jej młodości. Dopiero pod koniec życia w jednym z wywiadów otwarcie przyznała, że urodziła się we Lwowie w rodzinie żydowskiej. Tam spędziła też dość szczęśliwe dzieciństwo, ponieważ urodziła się w zamożnej rodzinie. Jej ojciec był fabrykantem i właścicielem 16-pokojowej kamienicy, która przetrwała do dziś. Matka była gospodynią domową i otaczała swoje dzieci miłością, dbając również o ich edukację. Mała Charlotte to pobierała więc lekcje tańca, muzyki, śpiewu, a także jazdy na łyżwach. Wiadomo też, że miała o 10 lat starszego brata Leonarda. Od dzieciństwa też występowała w różnych amatorskich teatrach. Po maturze, którą zdała w 1937 roku, wybrała się na dalszą naukę do Paryża. Były to studia romanistyczne, gdzie uczęszczała również na prywatne zajęcia przygotowawcze do aktorstwa. Biegle więc mówiła po francusku i ta umiejętność przydała jej się później w ramach tournée po Francji, gdzie w imieniu zespołu przemawiała podczas różnych mniej lub bardziej oficjalnych spotkań. I choć był to wybór wtedy bardzo niepopularny, bo wiele osób ostrzegało, że szykuje się wojna, pani Ryszarda wybrała rodzinę. Najważniejsze dla niej było to, by w tym trudnym czasie być przy nich blisko. Wróciła więc do Lwowa. Nie wiadomo, jak potoczyłaby się jej kariera, gdyby została w Paryżu. Na pewno byłoby jej łatwiej. Po wybuchu wojny pracowała w domu sierot, a następnie statystowała w Krakowiakach i Góralach w Polskim Teatrze Dramatycznym. Wieczorem 23 stycznia 1940 roku była obecna w klubie inteligencji we Lwowie podczas aresztowania polskich pisarzy przez NKWD. Z miasta udało jej się jednak ewakuować w głąb Rosji. Uciekała oczywiście przed najazdem Niemców. Wtedy już nie uciekała jednak sama, ale z mężem, poetą komunistą Leonem Pasternakiem. Zachował się ukraiński akt ich ślubu z 5 marca 1940 roku. On figuruje w nim jako poeta czerwonego sztandaru, a ona gospodarka, czyli pani domu bez zawodu. Sami później pytani o ślub podawali co prawda zupełnie inną datę. O rozwodzie jednak nie wspominali, ale wiadomo, że musieli go kiedyś dostać, ponieważ Pasternak w 1957 poślubił już inną kobietę. I przeskoczyłam to tak szybko do rozwodu, bo to, co działo się podczas ich małżeństwa, to też jedna wielka tajemnica. Wiadomo, że na pewno jeszcze razem byli w Moskwie. Hanin dostała tam pracę jako spikerka w polskiej rozgłośni radiowej. A Pasternak na wieść o utworzeniu pierwszej dywizji piechoty imienia Kościuszki zgłosił się do armii. Więc Ryszarda dołączyła do tworzonego przez niego teatru. Mamy obszerny cytat ze wspomnień Pasternaka o tym, kiedy obydwoje o mało co nie stają pod ścianą, bo Rysia w pociągu, elegancko ubrana, czytała francuską książkę i uznano, że jest szpiegiem. Jak widzicie, nie były to więc lekkie czasy. Co pani Ryszarda przeżyła, tworząc teatr wojskowy? Dlaczego rozstała się z mężem? Tego nie wiadomo. Bardziej znane są jej losy, kiedy powróciła do Polski. A następną jej rolą jest Panna Młoda w Weselu Wyspiańskiego w Teatrze Wojska Polskiego, w którym przeniosła się do Łodzi. Rysia, aktorka solidna, wszystko musiała mieć przepróbowane, ułożone i systematycznie uporządkowane. Nie znosiła improwizacji. O swoim życiu prywatnym później również w tej polskiej części mówiła bardzo mało.
o tym sprzed wojny właściwie w ogóle. Nie odżegnywała się jednak od tego, że przebywała w ZSRR, ale nie afiszowała się ze znajomościami. Do partii zapisała się, tak jak wszyscy po wojnie, by przeżyć. Ale wypisała się tak szybko jak mogła, jeszcze przed październikiem 1956 roku. Mimo to bardzo różnie interpretowano jej postawę, bardzo często tak bywa. Ile ludzi, tyle opinii i też często na jedną sprawę potrafią być bardzo różne spojrzenia w zależności od tego, jakie kto ma podejście do tej sprawy. Dlatego również na współpracę pani Ryszardy patrzono bardzo różnie. Jedni mówili, że nie odmawiała udziału w kolejnych jubileuszach Wojska Polskiego czy Ludowego, bywała na poligonach, była dyżurną aktorką żołnierską, tak dodawał krytyk Janusz Majcherek. Inni mówili, że wprawdzie jej kontakty i znajomości mogły jej zdecydowanie pomóc w rozwijaniu kariery po wojnie, ale ona z tego nie skorzystała. I w przeciwieństwie do innych kolegów aktorów niezbyt często wymachiwała czerwoną legitymacją. Natomiast przyznawała się, że jest niewierząca. Zawsze w rubryce wyznanie wpisywała bezwyznaniowa. Natomiast o swoim pochodzeniu mówiła, że było burżuazyjne. W 1945 roku zdała eksternistyczny egzamin aktorski. I mimo, że go zdała przez to, że zdawała go w tak trudnych czasach, przez całe życie wolała o sobie mówić, że jest amatorką. Z początku była to przygoda, mówiła w polskim radiu. Potem przyszło potwierdzenie, że to, co się robi na scenie, jest ludziom potrzebne. Następnie pojawił się młodzieńczy zachwyt tym, co się robi i ze swoją łatwą popularnością, a potem nastąpiło potwierdzenie. Dzięki opinii ludzi fachowych, którzy mi kazali obrać tę drogę, nie byłam bowiem przekonana o jej słuszności, o swoich możliwościach. I być może to, że przeżyła w życiu dużo, że oczywiście piętno wojny na niej się odbiło na zawsze, była bardzo cicha i spokojna. Jak mówią znajomi i także osoby, które obserwowały ją na scenie, to właśnie tam naprawdę rozkwitała. Jej sztuka aktorska polegała na tym, że była zawsze cicho, a potem nagle potrafiła rozbłysnąć albo prawdą dramatu, albo prawdą komedii. Była jedną ze współtwórczyń sukcesu Wieczoru Trzech Króli Szekspira. W przedstawieniu była improwizowana wstawka. Trzeba było jakby dać coś od siebie i aktor mógł również do zabawy zaprosić kogoś z publiczności. Jednak w przypadku pani Ryszardy nigdy improwizacja nie była improwizowana. Było to odegrane tak, żeby na improwizację wyglądało. Ryszarda Hanin w pewnym momencie spoglądała z dezaprobatą na upatrzonego wcześniej widza i przedrzeźniając jego śmiech mówiła: he he, czego się śmieje? Niech se sam przeczyta, co tu jest napisane. Delikwent na ogół mieszał się, peszył, nie mógł wydukać ani słowa. Wtedy aktorka odbierała mu tekst i mówiła z przyganą: Szekspira trzeba znać na pamięć, i wracała do grania roli. W teatrze była niesamowita. W trakcie swojej kariery zagrała 65 ról, 92 role telewizyjne, 147 w Teatrze Polskiego Radia, także 67 ról filmowych. I była też aktorką, która była bardzo określona, zarówno w teatrze, jak i w filmie. W teatrze grała naprawdę najbardziej wymagające role. Skomplikowane, zróżnicowane, ambitne. Ale jeśli chodzi o film, nie była do końca doceniona. Grała wyłącznie tramwajarki, robotnice, dojarki. I mimo, że te nie dawały jej oczywiście takiej dużej satysfakcji jak te teatralne, to właśnie one, co oczywiste, przyniosły jej popularność. Tutaj swoje 5 groszy dołożył oczywiście również Teatr Telewizji, z którym współpracowała od początku jego istnienia. I mimo, że ona nie zawsze była usatysfakcjonowana, publiczność była wręcz zachwycona. A Hanka Danielak to zupełnie jakbym widziała siebie w fabryce. Pisano jej w setkach listów. I podobnie jak ja się staram odpowiadać wam na komentarze i czasem mówię, że właśnie przez to, że tych komentarzy jest sporo, odpowiadam jednym słowem. I tutaj się okaże, że że tych komentarzy jest sporo, to nie usprawiedliwia mojego odpisywania dość krótko, ponieważ pani Ryszarda Hanin dostawała naprawdę mnóstwo listów od zachwyconych nią fanów. Nie to, żebym się tutaj porównywała jakkolwiek do pani Ryszardy, ani też myślę, że nie mam fanów. Natomiast chodzi po prostu o to, że bardzo dużo osób pisało do niej listy, a ona na każdy ten list odpisywała. Ponoć każdy z nich również zamykała w szafie na pamiątkę, gdzie dołączały do wycinków z gazet. I niektórzy twierdzą, że właściwie miała na swój temat wszystkie wycinki, jakie kiedykolwiek się ukazały w jakiejkolwiek gazecie. Co tydzień w telewizji są 1-2 filmy z jej udziałem, a ona zagrała blisko 70 ról filmowych. I jaką ją pamiętamy z filmu? Babę taką rozkudłaną gdzieś na wiejskich drogach, jakąś ciotkę, gosposię. A to była niebywale elegancka kobieta, świetnie ubrana, dbająca o siebie,
To wszyscy mówią, Rysia była elegancka, Rysia była wytworna, podkreślała profesor Magdalena Raszewska. I tylko jako pani doktor z Sex Missy mogła się poczuć kobieco i dana jej była szminka i eleganckie ubranie. Czasem ma się wrażenie, że Ryszarda Hanin odnosi sukces jakby wbrew woli psano w filmie. Ekranowe role Ryszardy Hanin mają w sobie coś z paradoksu. Po jednej stronie bogaty, imponujący warsztat aktorski i bogata, fascynująca osobowość, a po drugiej niemal z reguły łatwy stereotyp. Idący za tropem moglibyśmy się przyjrzeć z bliska niejednej słabości naszego kina. Aktorka tej miary miłosiernie tuszuje je swoim talentem, mówił Andrzej Kołodyński. Faktycznie wiele osób mówi, że pani Ryszarda była bardzo elegancka, dbająca o siebie, jednak cicha, nie narzucająca się. Raczej wolała świadczyć o sobie swoim talentem, aniżeli rozpychać się łokciami. Była też bardzo pokorna. Do końca swojego życia podpisywała się dwoma nazwiskami, mimo że się rozwiodła. A kiedy dowiedziała się o śmierci swojego byłego męża, dopisywała do tych nazwisk wdowa. Później nieformalnie związała się z aktorem Janem Matyjaszkiewiczem, który jednak po 16 latach związku zostawił ją dla innej kobiety. Niekiedy wspólnie grali, a nawet zdobywali laury, jak w 1967 roku za Radosne dni. Jednak do rozstania doszło, kiedy pan Jan poznał w STS-ie Annę Borowiec, z którą później wziął ślub. Zawsze kierowałam się nie tym, czy coś mi jest potrzebne, tylko tym, czy ja jestem potrzebna. Tak jak w miłości. Człowiek nie lubi być niekochany, mówiła. I mimo, że te słowa, no myślę, że napawają nas bólem, mnie bardzo przejęły, to pani Ryszarda nie skarżyła się. Czasem tylko wspominała, że jest samotna. Jednak tę samotność wykorzystywała w jednym z najbardziej szlachetnych celów. Czyli tak jak podczas wojny chodziła do sierocińców, do domów dziecka, gdzie opiekowała się dzieciakami. Weszła w skład honorowego Komitetu Obchodów 70. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 11 listopada 1988 roku, którego przewodnictwo objął sekretarz Wojciech Jaruzelski. Prawdziwy swój dom i miejsce, które nigdy w żaden sposób jej nie rozczarowała, znalazła w warszawskiej PWST, gdzie pracowała od początku lat 50. i była tak wspominana. Nie błyskała uśmiechem od samego wejścia jak Łapicki, nie czekała aż ktoś zdejmie jej płaszcz jak Śląska. Przemykała cicho pod ścianą. Za to wymagała naprawdę dużo i studenci ją uwielbiali. Była pierwszą osobą, na którą wpadłem, dosłownie, w progach Akademii Teatralnej, kiedy składałem podanie. Uśmiechnęła się zamiast dać mi reprymendę. Pomyślałem, że to dobry znak, wspominał jej student Andrzej Chyra. I w PWST przeszła naprawdę wszystkie szczeble z hierarchii, od asystenta do profesora. A to był czas, kiedy profesurę dostawało się za dorobek artystyczny i pani Ryszarda dostała ją dość szybko. Prowadziła różne przedmioty. To były i elementarne zadania aktorskie, sceny dialogowe, praca nad rolą, a także mówienie wierszem i nawet technika, wyrazistość mowy. Rzadko jednak przygotowywała dyplomy ze studentami. Na uczelni pracowała do końca życia, nigdy nie narzekała i przez to też, że właśnie nigdy się nie żaliła, była dość zamknięta w sobie i nie chciała innych obarczać swoimi problemami, być może nikt nie wiedział, że pod koniec życia zmagała się z chorobą. Po świętach Bożego Narodzenia w 1993 roku poczuła się lepiej i na Sylwestra postanowiła wyrwać się z sanatorium w Otwocku do znajomych. Zmarła nagle wieczorem 1 stycznia 1994 roku. I przez to, że nikt nie wiedział, jak wcześniej chorowała, dla wszystkich był to prawdziwy szok. Jednak ona w swoim stylu postanowiła odejść po cichu, nie krzycząc wszędzie, że ma problemy. Została pochowana na cmentarzu wojskowym w Warszawie. Także jak widzicie, czasem największe talenty nie są doceniane, ponieważ no, wielu aktorów mówi również o tym, że kiedyś było takie przysłowie, siedź w kącie, a znajdą cię. No chyba nie do końca tak jest, ale myślę, że nie ma też co bardzo walczyć ze swoją naturą i myślę, że szkoda, że ta aktorka, mimo że tak wybitna, nie została dostrzeżona w filmie i nie została tak doceniona, jak powinna być. Jednak myślę, że teatr to oddawał z nawiązką. I mimo wszystko, wy pamiętacie, że była tak wspaniała aktorka i że należy jej się upamiętnienie, wspomnienie i tego właśnie chcieliście. Mam nadzieję, że ta historia była dla was bardzo ciekawa i ja oczywiście jak zawsze proszę was, żebyście podsuwali mi kolejne takie, ponieważ oczywiście mam je w głowie, ale im więcej jest próśb, tym łatwiej mi po prostu z którejś szufladki ją wyjąć. Pamiętajcie, że zapraszam was też do grupy
to przyjaciele kanału Paula Rodak, tam czasem robię live'y. Tam możecie zaproponować również tematy, jeżeli ten komentarz tutaj Wam nie wystarcza, a także do wysłuchania moich podcastów na Spotify czy innych tego typu platformach wystarczy, że wpiszecie historię gwiazd. Za dziś serdecznie Wam dziękuję i myślę, że widzimy się już niebawem. Będziecie ze mną? Liczę na to. Cześć!